Witajcie, jesteśmy się w klubie Bineska. Dziś gra dla nas Tilaw. Specjalnie dla was, dzisiaj poprowadzimy relacje z tej imprezy. Powiedzcie, jak się bawicie? Bardzo dobrze, czekamy na Tilaw właśnie. Tak? Rozumiem, że nie przyszedłeś tutaj na pierwszy zespół na taksi? Nie. Czekam właśnie na Tilaw. Mam nadzieję, że zaraz się pojawią. To mamy chyba jeszcze pół godzinki, wytrzymasz? Wytrzymam. No witam cię serdecznie. Cześć, witam serdecznie wszystkich. Mam do ciebie parę pytań, wiesz, bo mówiłeś w pewnym wywiadzie, że macie teraz czas, znaczy wcześniej był czas uśpienia, czas tak jakby mieliście malutki kryzys, czy z czego to wynikło? O Jezus, to już dawno było, wiesz, po prostu wynikło z różnych powodów, no. Jestem prawie 30 lat na scenie, jestem tylko człowiekiem, nie cyborgiem, różne rzeczy się odkładają, wiesz, w psychice, no. Zespół, praca w zespole, to oprócz tego są oczywiście moi koledzy, ale no... To po prostu jest, wiesz, tak zwany syndrom łodzi podwodnej. Jeździsz w różne miejsca po świecie, po Polsce z tymi samymi facetami, wiesz. Nie możemy tych napięć rozładować, nie wiem, chociażby seksem. Bo tak, wspominałeś o tym. Bo jesteśmy hetero. No i wiesz, był kryzys, no ale minął. Powiedz mi coś o swoim albumie. Znaczy, no wydałem w zeszłym roku solowy album. Tylko wiesz, to już jakby też historia, bo wydałem w marcu zeszłego roku i w zasadzie, wiesz... Teraz myślimy o nowym albumie Tilaw, który będzie w 2012, więc no, jakby tam to już jest temat jakby... Wiem, tylko słyszałam, że są małe opóźnienia, tak? Z czym? Z wydaniem płyty. Nie, opóźnienia nie ma, po prostu pracujemy nad nią. Będzie to dwupłytowy album i dlatego po prostu wymaga dużo pracy, ponieważ chcecie będzie... Chcecie dopieścić po prostu, tak? Do końca. A my zawsze tak robimy, znaczy wiesz, no, będzie około, nie wiem... Kilkadziesiąt piosenek jest w tej chwili jakby na warsztacie i musimy wybrać selekcję i tak dalej. Także wiesz, dzisiaj zagramy sporo nowych piosenek też. Słyszałam, że będą też stare, prawda? A no to zawsze są, no. Czyli pośpiewamy sobie wszyscy razem. I to już zależy od publiczności, wiesz. Myślę, że tak, nie wiem. Nie wytwarzam presji, nie? Natomiast na pewno współpraca jest. Interakcja musi być. Mówiłeś kiedyś w pewnym wywiadzie, że twojej muzyki, nie wiem czy dobrze przytoczę, twojej muzyki nie powinni słuchać 14-latkowie. Kojarzysz ten wywiad? A moje pytanie jest takie, czemu uważasz, że nie powinni? Czy mówiłeś, że powinni słuchać Tokio Hotel? Kojarzysz ten wywiad może? Inne boys bandy, że to nie są osoby, które tak naprawdę chyba może zrozumiałyby twoją muzykę. W ten sposób ja to odebrałam. Jak ty to wytłumaczysz może? Czy muzyka nie jest moja, bo my tworzymy wspólnie. Nie mam nic przeciwko 14-latką. Po prostu zespół Tokio Hotel jest zespołem dla dzieci. To akurat mówię, że nie dotyczy mojej generacji. Sam miałem dzieci w tym wieku, które teraz dorosły. No, aczkolwiek one akurat Tokio Hotel nie słuchały, ale to po prostu nie o to chodzi. Znaczy, to było tylko symboliczne, bo jak 14-latek czy 14-latka ma ochotę, mówię, że nie jesteśmy zespołem takim masowym dziecięcym. Nigdy nie byliśmy, więc raczej chodzi o to, że no tak... A to w ogóle znam ludzi, którzy mają dzieci i jakby, nie wiem, rodzice, że tak powiem, pozytywnie, jak to się mówi, nie wiem, infekują miłością do jakiegoś tam zespołu. Często tak z Tilawem też bywa, więc wiesz, no, to nie miało jakby takich konotacji, żeby po prostu się, że tak powiem, mieć jakąś niechęć do bardzo młodych słuchaczy, bo ja sam zacząłem słuchać muzyki w wieku tam 13-14 lat. Chodziło mi bardziej o symbol, że nie jesteśmy takim zespołem, nigdy nie byliśmy zespołem, gdzie rzuca się na przykład misie, nie, na scenę. Wiesz co, bo ja pomyślałam sobie w ten sposób, że być może fajnie, bo będę kierować tych ludzi, którzy może nie słuchają Tokio Hotel, natomiast śpiewasz fajne rzeczy, wiesz, fajne są to przekazy, nie jest to jakaś kolorowa, różowa muzyka, gdzie jest, wiesz, jak wyglądają inne zespoły, o czym śpiewają, prawda? Wy macie coś takiego fajnego, co można, wiesz, posłuchać, przemyśleć sobie, głównie o to mi chodziło, czy zadając sobie pytanie, czy po prostu fajnie byłoby nakierować tych ludzi, wiesz, na dobrą drogę, żeby sobie niektóre rzeczy przemyśleli. Posłuchaj mnie, no ja nie jestem kaznodzieją, ani nauczycielem. Natomiast wiesz, że żyć, prawda? No wiesz, no mam 47 lat i trochę przeżyłem. Słuchaj, no każdy może wybrać, co chce. Słuchaj, to nie jest obowiązek, słuchaj, Tilaw, ani też nie jest, do tego po prostu się znam, nie wiem, Tilaw to jest taki zespół, troszkę jak pociąg się wsiada, w pewnym momencie wysiada, różni ludzie przez to przechodzą, słuchaj, każdy ma inny, o gustach się nie dyskutuje, bo ja wcale nie gardzę ludźmi, którzy słuchają lżejszej muzyki czy coś, ja mam swój świat, mam w domu, nie wiem, kilka tysięcy płyt, akurat lubię bardzo szeroko jakby tutaj, natomiast wiesz co, no, to miłe, co mówisz, sympatyczne. Mamy publiczność, wiesz,
Bardzo taką bym powiedział, no nie prowadzę badań na ten temat, ale bardzo zróżnicowaną wiekowo. No myślę, że tak mogę się pokusić od 15 do 50 lat. Więc wiesz, sobie każdy może znaleźć, wybrać i pamiętam, że wzruszył mi kiedyś taki mail od jakiegoś właśnie chłopaczka, który nie wiem, właśnie miał może 15 lat. Gdzieś tam, nie wiem skąd on był, już nie pamiętam. Napisał mi: witam panie Muńku, dzień dobry, tak się akurat składa, że wszyscy w mojej klasie słuchają hip-hopu i śmieją się z moich fascynacji, a ja słucham T-Love'u i dużo mi to daje, ponieważ pan śpiewa mądre teksty i tak dalej. Było bardzo takie miłe dla mnie, że też słuchałem akurat hip-hop, nie był mi obcy, nie? Ale także wiesz, no nic na siłę, kto chce, to znajdzie, nie? Cześć Muńek Starszyk, T-Love, pozdrawiam wszystkich widzów WMTV. Jesteśmy w klubie Pineska w Olsztynie i wszystkich gorąco pozdrawiam.
znów przemoc. Jak się bawisz na dzisiejszym koncercie? Naprawdę strasznie cudownie. Ta impreza, która się odbyła w dyskotece Pineska, jest dla mnie niczym ambrozja dla bogów greckich. Coś czymś cudownym. Rozumiem, że jesteś fanem Tilawu. Co, mogę jeszcze raz? Rozumiem, że jesteś fanem Tilawu. Jak najbardziej, naprawdę. Dla mnie ten zespół jest czymś cudownym. No, że tak powiem, nie słucham ich na co dzień, ale... To jak to się znalazłeś, powiedz? Dzisiaj się znalazłem? No, niestety rodzina mnie to przyciągnęła, bo ja niestety nie jestem z Mrągowa. Taka moja miejscowina i się tam znalazłem. Nie taka malutka. No, mała. No, rodzina mnie przyciągnęła, powiedzieli, że z fajnej pracy przyjechał Tilaw i także nie było wyboru. Tak. Naprawdę, klub Pineska, jestem pierwszy raz, zdarzy się dla mnie coś takiego, taka impreza. Nie ukrywałem, że naprawdę dla mnie to jest takie przeżycie. Jest ciężko mi to naprawdę nazwać, bo to jest